Intensywna droga krzyżowa, w sensie, że najmocniejsze podejście, a na szczycie, no to zobaczymy, wszystko chyba wygląda na to, że msza święta będzie na szczycie, prawda? Trochę będzie więcej poruszenia wiatru, że tak powiem, ale chyba nie jest zimno tak, żeby schodzić do kościoła, do Męcinki i tam przeświętą odprawić. Przeżyliśmy już tutaj takie zapałnice śnieżne, to ze mną, o ile pamiętam, 3 lata temu, także dzisiaj. A co to za atrakcja w kościele się modlić, nie? To w ogóle takie nudy są i to trzeba wszystko sobie uzwoić jakoś, więc to na łonie natury. Dobrze, także z uśmiechem się trochę, ale pójdziemy. Więc w imię Ojca zawsze jesteś przy mnie. Chociaż odchodzimy, to tak naprawdę Ty nie odchodzisz od nas, Chryste. Więc dawaj nam łaskę, żebyśmy myślą i sercem starali się właśnie być podczas tej drogi jak najbardziej z Tobą cierpiącym zawsze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź się królestwo Twoje, bądź wola Twoja, o Bogu zbawiona jest ale także i wspólnie prosić będziemy za całą parafię, bo my jesteśmy z różnych parafii, więc prosimy Cię za te rodziny parafialne, z których jesteśmy, żebyśmy dobrze przeżyli ten tydzień, który przed nami, żebyśmy byli skupieni wokół Twojego krzyża i żeby jak najwięcej ludzi pomijających dotąd Ciebie i Kościół, żeby doświadczyło Twojej obecności, poznało się tak jak uśmiechy z Emaus, którym otworzyły się oczy. Chociaż ciągle byłeś przy nich, ale dałeś się im poznać, poznali Cię w Eucharystii. O dobre przeżycie Wielkiego Tygodnia, Tygodnia Męki Pańskiej i Triduum Świąt Paschalnych. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Cię postawiono krzyż, na tym krzyżu umierał Bóg człowiek, Chrystus. Od tego czasu w stronę Chrystusowego krzyża patrzą wszystkie pokolenia ludzkiej rodziny. Wpatrywał się w ten krzyż także święty Franciszek. W tym krzyżu zawarta bowiem została cała nauka ewangelicznej miłości. A on, Franciszek, jest właśnie serafinem tej Bożej miłości. W ten krzyż wpatrywali się później wszyscy naśladowcy Franciszka. W ten krzyż obecnie wpatrujemy się i my, ludzie XXI wieku. Tej miłości idącej od krzyża, tak głęboko przeżytej przez świętego Franciszka, pragniemy się uczyć w czasie obecnej drogi krzyżowej. Pragniemy w niej zaczerpnąć nowych sił do przeżywania ideałów
życia według zasad Chrystusa. Tej miłości się pragniemy uczyć i jej nabierać, aby ona promieniowała z nas. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpia. Pierwsza, Pan Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Człowiek wydał wyrok na miłość. Wyrok najwyższy i niesprawiedliwy. Wyrok wydał człowiek słaby i tchórzliwy pod naciskiem tłumu, który wołał: ukrzyżuj go. Wygoda życia i zewnętrzny chwilowy spokój podpisały wyrok śmierci. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Wytłumacz nam, święty Franciszku, dlaczego ktoś inny grzeszy, a ktoś inny dźwiga ciężar grzechów. Klękam przed Tobą, Jezu kochany, człowiek upada. Chrystus Pan dlatego upadł, gdyż dźwigał ludzkie upadki. Gdy powstał z upadku, pokazał, że nie chce śmierci grzesznika, lecz chce, aby on powstał i żył. To jest właśnie owa przedziwna nadzieja dla wszystkich ludzi. Ludzie upadają. Bóg w ludziach powstaje. Krzyż jest ciężarem, który można podnieść,
który należy podnieść. Bóg chce, aby go podnosić. Święty Franciszku, Ty naprawiałeś dom Boży. Pomóż nam naprawiać ludzkie upadki, najpierw swoje, nasze własne i wszystkie inne w Kościele. Nie wytykać sobie, ale naprawiać. Padający pod ciężarem naszych win i powstający dla naszego usprawiedliwienia, prosimy Cię, pomóż nam i wszystkim, których przygniata grzech, powstać i iść. Daj nam moc Ducha, abyśmy z Tobą dźwigali krzyż własnej słabości. Tobie, Jezu, obarczony ciężarem naszych win, nasza cześć i miłość ze współcierpieniem. Brak współcierpienia najczęściej jest brakiem miłości. Jeśli ktoś nie kocha, to nie czuje, że ktoś inny cierpi. Nawet wtedy, kiedy sam to cierpienie zadaje. Chrystus, niosący krzyż, cierpi za ludzką rodzinę i razem z nią współcierpi. Jego Matka współcierpi z Nim. Przy obecnej stacji jesteśmy świadkami najpełniejszego w sobie osób. Pytamy, dlaczego została ona przez ludzi tak spodziewana, tak zhańbiona. Ofiaruj się Matce, która pod krzyżem stała, Matce, która się z Synem żegnała, która uczyć Cię będzie pokory, cierpienia znieść Ci pomoże ona. Wystraszaj nam i ludziom przyszłym stała, łaskę zawieszenia miłości w drodze. Spraw, abyśmy po krzyżu cierpienia będzie pokory, cierpienia znieść Ci pomoże. Kiedy ruszysz daleką wędrówkę, powierz się Matce. Gdy na szlaku zaskoczy Cię burza, ofiaruj się krzyżem stała, Matce, która się z Synem żegnała, która uczyć Cię będzie pokory, cierpienia znieść Ci pomoże ona. Matka, która pod krzyżem stała, Matka, która się z Synem żegnała, która uczyć Cię będzie pokory, cierpienia znieść Ci pomoże. Jeśli zgubisz swą drogę do Boga, powierz się Matce. Gdy w tym sercu znów gości Boga, ofiaruj się jej. Matce, która pod krzyżem stała, Matce, która się z Synem żegnała, która uczyć Cię będzie pokory, cierpienia znieść Ci pomoże ona. Matka, która pod krzyżem stała, Matka, która się z Synem żegnała, która uczyć Cię będzie pokory, cierpienia znieść Ci pomoże. Stacja siódma, drugi upadek Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Przeczuć krzyż i mękę swoją świat odkupi nasz. Już wiele razy powstawał, a przecież sam nie umie zapewnić
że odtąd już na zawsze odzyskał wierność. Inny jest jednak obraz leżącego pod krzyżem Jezusa, a inny upadłego człowieka. Inna jest przyczyna upadku. Końcowym powstaniem Chrystusa będzie zmartwychwstanie, a moim? Ty, który serafinów zdobisz... Nie dozwól, aby nad nami i nad ludźmi naszego wieku rozlegał się płacz, jako nad tymi, którzy odrzucili dłoń miłosiernego Ojca. Tobie, Jezu, zrodzony z dziewicy, córy Syjonu, cześć i chwała na wieki wieków. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyż. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Niepojęta tajemnica krzyża wtedy, gdy konający Chrystus mówi: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Następuje szczytowe działanie Syna w zjednoczeniu z Ojcem. W słowach wykonało się wyraża zarówno śmiertelny skłon głowy, jak i wypełnienie misji odkupienia. Odtąd Jego rozpięte na krzyżu ręce wyciągnięte są nad całym światem. W sposób niemy, lecz przyjmujący, wykazują, jak bliski jest Bóg człowiekowi, jak my jesteśmy bliscy Bogu. Nie byłaby święty Franciszku śmierć siostrą naszą, gdyby nie prowadziła nas do wieczności, do życia. Synu Boga, spójrz proszę na ziemię. Spociesz rozpaczonych, zrozum głodujących, modlących się wysłuchaj. Wybacz umierającym, spójrz niebie co górę, na wszech świat, na ziemię, na cichy ciemny kościół, dziecko wzywające Ciebie. Proszę,
Ciało i krew Chrystusa. Ciało i krew Chrystusa. Ciało i krew Chrystusa. Ciało i krew Chrystusa. Amen.